Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec. Dzisiaj lecimy z kolejną misją, misja 16. I w misji 16, o kurde, tylko mapy sobie nie spojrzałem, jak ta mapa się nazywa. Ale to wiem, która to jest, to była chyba ta na 6. Nie pamiętam nadal jej nazwy. O, to była ta mapa. I teraz tak. Ja tu, dwóch saladynów. Ogólnie musiałem wrócić, jak widzicie, na te zasoby początkowe, co Kostek zrobił na Overlordzie, bo akurat w tej misji było tak, że trzeba było mieć 3000. Ja mam 3000, oni mają 6000, więc na tamtej się tak nie dało, ale tutaj tak się da. Więc wróciłem na tą opcję. Okej, żółty jest tu i pomarańczowy jest w tym miejscu. Oczywiście są w Okrągły sojuszu. stołdział dokonany. Okej. Dobra, chyba wszystko ustawione. To wraz i to idziemy do koła oczywiście. Mamy nasze koło, a więc tak. Dwie postacie, to dwie jednostki wylosujemy. Proszę, o coś dobrego. Tylko nie pikinierów, bo ostatnio po tym odcinku z pikinierami tam miałem dość. Coś innego, proszę. Arabski zbrojny, okej. I co jeszcze? Proszę, o coś dobrego. Coś strzelającego może. Łucznik konny? Coś w tą stronę? Nie, łucznik konny tam był. Kopacze. O kurde, arabski zbrojny i kopacz. No to nie jest dobre combo. No ale spróbujemy. Okej, no to lecimy. Prędkość sobie tylko zmniejszę. Oczywiście zaczniemy szybko od Nie można tutaj drewna. tego zbudować, mój panie. Co nie można, jak można. Powiększony magazyn. Was, Dobrze. wybaczcie, ale nie mogę używać. Jakieś polecenia? Już nas tu nie ma. Was również. Czy ja tu mam w ogóle? Mam kamienie. Okej, mam dość sporo surowców. To nie powinno być problemu. Gorzej będzie tylko z obroną. Dobra, no cię nie będę marnował kamieni. Tak, no tutaj już postawię. Dobra, jakieś dwa domki. Na pewno spichlerz. Gdzieś tam tu w miarę. Na razie damy jakieś dwa sady. Tu nie mogę, mogę. Okej, czy kamienie będę potrzebował? Na tę chwilę nie. Okej, dwóch saladynów. Tu będzie trzeba właśnie jakiś raż zrobić. Oni mimo tego, że mają 6000, czyli 3 więcej niż ja, dużo z tego nie zrobią raczej. Więc myślę, że troszkę ich przeraszujemy. To nie będzie raczej tak długa misja jak tamta poprzednia, tym bardziej, że tu nie ma krucjaty. Chyba nie powinno być krucjaty, bo nie sprawdziłem. Mam nadzieję, że nie. Bo sobie też odpalam tą zwykłą twierdzę i tam mam jakieś tam, nie wiem, do której tam do 20 misji miałem akurat zrobione. To sobie na bieżąco sprawdzałem, jakie to tam były tryby. Ale w tej misji akurat nie sprawdziłem. Więc jak będzie tu coś innego, to wybaczcie. Proszę mi nie biegać po magazynie. Dobra, dawać szybko drewno. Tu walka z czasem też jest. Im dłużej czekamy, tym oni więcej będą mieli. Tam na 60, żeby nie było tak powoli. Market w sumie dam. Kamieni nie Nie potrzebuję. masz Teraz wystarczającej tak, to ilości sobie towarów. dokupimy. Postawimy jeszcze więcej kamieniołomów, bo myślę, że mógłbym od razu lecieć tych arabskich zbrojnych, ale chcę mieć też z czego później kasę na późniejszy etap, w razie co. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł Jasne już. funkcjonować. I też jedzonko muszę ogarnąć. Nie no, zawsze musi być ten jeden. Dzień dobry, Wasza No i weź Wysokość. teraz znajdź, który. I ten Twoja pracuje. popularność rośnie. Ten pracuje. Przy tym ta dwójka pracuje. Ten też. To ty, to musi być ten. Proszę mi się nie zacinać. No, lepiej. Dobra, tego nie postawiłem, bo drewna nie miałem. Nie masz Okej, dobra, wystarczającej zaczynamy. W ilości sumie, czy ouro kopaczy mi się opłaca robić? potrzeba Nie, nam może nowych kopaczami bym trochę tak rekrutce. irytował. Zapasy drewna są O, dobra, zbyt nie mam drewna. To szczupłe, zaraz, to sir. zaraz. O, już mam. Ile kopacz kosztuje? 30. Szczerze, to się nie opłaca, to już wolę arabskich zbrojnych. Maulaj, potrzeba nam nowych rekrutów, sir.
Ale tak może im podbiegać, coś poniszczyć? Ile oni mają jednostek? Coś tam mają, dobra. Nie, to już chyba lepiej inwestować w arabskich zbrojnych. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Maulaj! Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Okej, zaczyna to wyglądać coraz lepiej. Na którego tu iść? Chyba na pomarańczowego pójdę jako pierwszego. Jestem ciekaw, ile zbrojnych potrzebuję, żeby tam się przedostać. Ilości towarów. Maulaj! Potrzeba złota. Wiecie, co się tylko obawiam na tę chwilę? Obawiam się, że trafi się taka misja, w której ktoś się zdąży rozbudować, będzie miał fosę, a jej nie trafi jednostek kopiących, to będzie śmiesznie. Okej, dobra, tu się wszystko powolutku rozwija. Ja idę na tego, bo ma więcej jednostek. Jak jesteśmy atakowani? Z jakiej paki? Gdzie? Halo? Nie masz wystarczającej ilości towarów. Dobra, to raczej nie sądzę, żeby wystarczyło, ale pójdę go poniszczyć trochę. Nie dawać mi się tak rozwijać na spokojnie. I drewna mam dużo. Zapasy drewna są zbyt szczupłe, sir. Amrokaya Maulai. Nie, on już zakopuje. To niedobrze, muszę tam się pośpieszyć. Zbrojni szybciej. W ogóle paru może zostawię, też na siedzibie, w razie by mi ktoś tam próbował coś robić. Nie, on ma już mangonele, no żartujesz. Wiadomość od Saladyna. Bo najgorsze co może mieć akurat. Muszę się dobrze zestakować i go pokonać od razu. On już zniszczę. Ja wyjdę do bramy, niszczyć bramę. Ta mangonela serio może nas tu poniszczyć. Pod mury wszyscy, żeby mangonela nie trafiała. Dobra, powinno dać radę. Nawet nie będę musiał się z tymi zbrojnymi chyba bić, ponieważ oni stoją dalej, bo lorda będzie bliżej. To powinno dać radę. Dobra, no jest ci uczniowie w ogóle, gdzie nie biegną. I jestem sprawiedliwy. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Dobra, wyślę jakiś oddział kopaczy. Potrzeba nam nowych rekrutów. Żeby tamtego ponieść, bo kopacze to troszkę szybsza jednostka będzie. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Potrzeba nam nowych rekrutów. Co znowu? Och, to tylko taki mały kawałek. No, mały kawałeczek, na spokojnie, przebiegniecie. Maulaj. Dobra, zbrojnych będę już tu gdzieś zbierał do kolejnego ataku. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Okej, dobra, mogę jeszcze dostawić jakąś śrudę, na pewno tu zmieszczę z 3, super. Tu źle postawiłem, mógłbym więcej jeszcze dać, ale nieważne. Maulaj. Potrzeba nam nowych rekrutów. U nie, balistę już. Mam kopać? Dlaczego to muszę być? Próbujcie rozwalić tą balistę, to wasze pierwsze zadanie. Cierpię na klaustrofobię. Kopacz przeżywa strzał z balisty? Nie, nie boję się. To nie tak mocniejsze niż myślałem, są chyba. Tak, naprawdę. Dobra, kolejna balista tam jest. Niech zgadnę. Tej kopacz faktycznie, myślałem, że on na hita będzie padał. On balistę przetrwa? Strzał z balisty? Nieźle. Dlaczego to muszę być ja? Wiesz, naprawdę na klauzulę. Okej, idzie jakiś. Co to idzie? Co to idzie? Się, ale... Co znowu? Życie jest okrutne. Amrak. O nie! O nie! Widzicie to? Widzicie to? No i problem. Nie, dobra. Dramat. Tak. Nie zdążę.
Ej, wy umiecie się bić. Bijcie. Niech zgarnę prawdę. Bo tragedia tu się wydarzy. Wydarzy się tragedia. Okropna tragedia. Nie rób tego. No i kurde. Moje siły zadały ci kolejne uderzenie. Zbuszczę. Dobra, udało się. Dobra, godo, jeżdżajcie, walić tego asesyna, nieważne. Dobra, udało się. O Jezu, ale to by wszystko poszło. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Maulaj! Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Dobra, musisz się tu bronić. Trendy tu się przejść. Dobra, bramą się wbije, póki tam nie ma żadnej fosy. Pewnie też tyle nie potrzebuje. Maulaj! Potrzeba nam nowych rekrutów, Maulaj! Dobra, damy radę. Powinno to wystarczyć już, co mam, na spokojnie. Okay, cieszymy. Ale kopacze w sumie mocni. Ja w sumie ich nigdy prawie już tak nie używałem. Ale to do ataku nawet spoko jednostka jest. Ach, to tylko taki mały kawałek. Dobramy wszyscy, bo mangunele już też działają. Nie mogę zawieść moich ludzi. Oj tam, możesz zawieść. Nie możesz, możesz. Dobra, do środka. I to powinno wystarczyć. O nie, gościu z olejem tam jest. Chciał widzieć naokoło jak zwykle. A dobra, musisz tym magazynem tędy. Ale to mogliście. Nie mogliście, dobra. Nieważne, wybaczcie. Mój błąd. A to dobrze, to ten gościu z olejem tu nie trafi nic raczej chyba. Może trzeba zmienić plan. No czemu? Dobra, i tak dam radę. Takie nie lubię tej jednostki, czasem tak muszę iść dookoła. Okej, misja udana. Poszło łatwiej niż poprzedniej. Dwóch sal, no tu, mówię, tam było o tyle trudniej, że to była ta krucjata i bym miał od razu ze startu dużo jednostek. Gdyby tu też była krucjata, to wcale by tak łatwo nie było. Okej, więc to by było na tyle. Misja 16 zrobiona. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No i widzimy się w kolejnym odcinku już jutro o 10:00. Trzymajcie się następnego odcinka. Na razie.